Cześć, z tej strony Bildraz, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie to unboxing. Co prawda nie jestem na swojej fioletowej kanapie, ale to tylko dlatego, że postanowiłem przystosować ten pokój, w którym właśnie się teraz znajdujemy, jako takie moje biuro do nagrywania, miejsce do nagrywania. Także od tej pory będę się pojawiał w tym miejscu. Nie przedłużając, chciałbym zaprezentować Wam dzisiaj sklep dla brodaczy dobrody.pl, który ostatnio skontaktował się ze mną i otrzymałem całkiem pokaźną paczkę. Nie wiem, co się znajduje w środku, także zaraz sami zobaczycie, ja też. I co? Zapraszam! Zrobimy sobie trochę miejsca. Paczka jest duża. I co? Ja co prawda już tutaj otworzyłem, zerwałem taśmę, żeby zobaczyć, czy wszystko jest w porządku, ale nie wiem, co jest w środku, także zaczynamy. Przebiliśmy się przez folię. Ja chciałbym Wam przy okazji pokazać, jak pakowane są paczki w tym sklepie, co znajduje się w środku. Także jednocześnie będzie to swego rodzaju prezentacja. Zaczynamy od pierwszej paczki. Biały karton. I w środku chrupki. Nie mam preferencji co do wypełnienia paczek. Także jest mi to bez różnicy, czy są to chrupki, czy folia bąbelkowa, czy papier pakowy. Natomiast z tymi chrupkami muszę uważać, bo ostatnio moja córka połasiła się na jeden taki chrupek. Myślała, że to są kukurydziane. Musiałem jej zabrać. Ok. Pierwsza paczuszka. Jakieś dwa olejki. A pierwszy z nich Simply Vanilla Beard Oil. I to jest marka The Bearded Bastard. Nie znam tej marki, powiem szczerze, także jestem podwójnie ciekawy. Dalej mamy olejek do brody, kolejny Opium Den. Co ciekawe, ta etykieta jest wykonana z drewna. Nie wiem, czy to będzie widać, ale jest to taka bardzo cienka, drewniana płytka. Świetnie. Lecimy dalej. Kolejne olejki. Tu też chyba mamy The Bearded Bastard, tak. Barbershop, czyli pewnie jakiś kolejny zapach. O, i to jest marka, o której akurat słyszałem, również z USA. Grave Before Shave. No, oni mają bardzo fajny design opakowań i cały merch. Bardzo fajny mają. Tak to wygląda. Co ciekawe, właśnie w sklepie dobrody.pl zauważyłem, że jest sporo marek amerykańskich, które nie są dostępne w innych sklepach. Cóż to mamy dalej? Tu już mamy inną markę, również z USA. Jest to Prospector Co. I to jest Aftershave. Aftershave w takim szklanej buteleczce. Koloru takiego morskiego. Dalej mamy kolejny aftershave, również Prospector Co, biały tym razem. I tu mamy Miss Annie Jones Shaving Oil, czyli to będzie olejek do golenia, a Miss Annie to, z tego co pamiętam, była ta kobieta, która miała brodę taką bujną i chyba rodzice sprzedali ją do cyrku, czy jakoś tak. Ona występowała w cyrku. I w tej paczce jeszcze mamy Burroughs Beard Oil. Jest takie pudełeczko. A w środku jest olejek do brody. Leży na sianku. I również jest to Prospector.
Okej, okay, dobra. To by była jedna paczka. Ja sobie to tutaj przestawię. Także już wiecie, co na pewno będę testował w najbliższych dniach i co wkrótce pojawi się na blogu. Multum olejków do brody. Nie wszystko, bo jest jeszcze jedna paczka. Tym razem w kartonie takim typowym szarym. I tutaj również mamy chrupki. I z tego, co wiem, to ta paczka nam właśnie pokaże, co dokładnie zawiera się w przesyłkach ze sklepu dobrody.pl. Pozbędziemy się tej wierzchniej warstwy chrupek. I proszę bardzo, dostaliśmy notesik dobrody.pl. Ja akurat wykonuję pracę biurową, także przyda mi się coś do notowania. Mamy taką koszuleczkę. Kolejny notesik, czyli już trzeci. Do tego mamy ołóweczek do notesika. Zapałki. Bardzo ciekawe gadżety. Zauważyłem, że teraz zrobiła się dosyć duża konkurencja na rynku sklepów dla brodaczy i teraz coraz więcej sklepów stara się w jakiś sposób przyciągnąć klienta, oferując bardzo różne gadżety, czy to próbki kosmetyków, czy pomad do włosów, czy właśnie jakieś takie gadżety. To nie mam pojęcia kompletnie, co to jest. Napkin One. Wygląda jak taka tabletka. Ale nie wiem, czy nie jest to po prostu coś, co się rozpuszcza w wodzie. Jakaś taka poduszeczka chyba. No nic. I co tu jeszcze mamy? Coś na kształt zdjęcia. A z tyłu podpis. Dziękujemy za zamówienie. Dobrody.pl. Dobra, dalej. Cóż tu mamy dalej? Kolejny olejek. Ten ma inny chyba. Ten ma w ogóle chyba inny właśnie. Tak, to jest kolejny zapach Woodsman. Ale również marka The Bearded Bastard, czyli te takie drewniane etykiety. Więcej chipsów. Kolejny ołóweczek. To już drugi, jakby jeden mi się zaginął, albo rysik by mi się złamał. Naklejki. Uwielbiam naklejki. Grave Before Shave, takie fantastyczne naklejki. Tu mamy ulotki, kolejna naklejka. Ulotki, o właśnie, to jest ta marka, o której mówiłem, o której słyszałem dosyć dużo. Grave Before Shave. Mają bardzo fajny design tych wszystkich swoich produktów. Tu mamy chyba cały spis tego. Kolejne naklejki. Już nie mam gdzie naklejać na laptopie. Będę chyba zacznę chyba naklejać na lodówkę. Cóż tu jeszcze mamy? Otwierasz do piwa. Dobra. Aha. I się wyjaśniło, co to jest. To są chusteczki w tabletkach. Chusteczki w tabletkach, czyli wydaje mi się, że to chyba trzeba zalać wodą. Nie wiem, jak się dowiem, to na pewno Wam napiszę. Cóż tu jeszcze mamy? Próbki Dax, Short and Neat, Voodoo Island i kolejny Dax. Próbki pomad. Tutaj mamy jeszcze kolejne olejki. Opsa. Tak, i to są właśnie olejki The Bearded Bastard w takich mniejszych pojemniczkach. Ciach. I tu mamy jeszcze próbeczkę
Grave Before Shame. I to jeszcze nie wszystko. Cóż tu mamy w tym woreczku, takie zawiniątko. O, i tu jest chyba jakieś mydełko. Ciach. Kolejna marka, z którą się wcześniej nie spotkałem. Lucky Scruff. Pine Tar Soap, czyli mydło. Domyślam się, że do brody. Mhm. O jakimś takim zapachu leśnym. Świerku chyba. Dobra. I jeszcze coś tu mamy. To już sobie odłożę. I tu jeszcze mamy prospektor również. Tester Vials Kit, czyli taka skrzyneczka, pudełeczko z olejkami w środku. Zaraz sobie otworzę, jeśli mi się uda. Może użyjemy naszego ołówka, on był ostry. O właśnie, ciach. Dobra. I wygląda to w ten sposób. W środku mamy olejki. Dobrze, to chyba było wszystko. Także czeka mnie dużo testowania. Jeśli jesteście ciekawi tych produktów, to oczywiście zapraszam Was do odwiedzenia sklepu dobrody.pl. I ja będę konsekwentnie wrzucał na bloga recenzję tych wszystkich produktów, które tutaj się znajdują. Także jeśli jesteście ciekawi, to oczywiście subskrybujcie ten kanał, wchodźcie na bloga, na YouTube, właściwie to na YouTube jesteśmy, na Facebooka, Instagram i tak dalej, i tak dalej. I co? To chyba wszystko w tym odcinku. Jeśli macie jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i widzimy się już w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. I jeszcze taki mały bonusik. Tak jak myślałem, to są chusteczki. Trzeba włożyć je do wody. I ciach. Mamy nawilżaną chusteczkę. Bardzo fajna rzecz, na pewno przyda się w jakiejś podróży, żeby przetrzeć spocone czoło. Trzymajcie się.